Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wschodnich schizmatykach. Zapraszam. W ostatnim czasie pojawiło się sporo komentarzy pod różnymi filmami z pytaniami o kościoły, tak zwane kościoły prawosławne, o różne cerkwie wschodnie, schizmatyckie cerkwie wschodnie, dlaczego nie mają one racji, dlaczego filioque jest słuszne, a nie ta wersja, którą te wschodnie schizmatyckie kościoły odmawiają. Wszystko po kolei. Najpierw kilka uwag, takich powiedzmy ogólnych, co do schizmatyckich kościołów wschodnich. W wyznaniu wiary wyznajemy, że wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski kościół. Są to znamiona kościoła. Znamiona, które pokazują, że kościół katolicki jest prawdziwym kościołem, jest prawdziwą religią, czyli tą, która została przez Pana Boga ustanowiona. Zarówno w ogólności, to znaczy w porównaniu do różnych innych wyznań, jak i w odniesieniu do różnego rodzaju chrześcijańskich denominacji. Kościół katolicki jest religią chrystusową, jest prawdziwą religią, kościołem chrystusowym i prawdziwą religią. Te cztery znamiona na to wskazują, wyróżniają go, pokazują, że jest on faktycznie czymś wyjątkowym. I tak kościoły wschodnie, kościoły schizmatyckie wykazują oczywiście poważne braki, jeśli chodzi o te cztery znamiona, które wyznajemy i które oni również wyznają w wyznaniu wiary. Przede wszystkim jedność. Wierzą w jeden kościół. Pan nasz Jezus Chrystus mówi do Piotra: tu jest Petrus, ty jesteś tą skałą Petra i na tej ty jesteś Petrus i na tej skale Petra wybuduje mój kościół. Mówi Pan Jezus o jednym kościele wybudowanym na świętym Piotrze. Ten kościół więc musi być jeden. A żeby był jeden, musi być jeden przede wszystkim w wyznaniu wiary, to znaczy musi wierzyć w to samo. I to jest zupełnie oczywiste, tak, aby faktycznie powiedzieć, że jakaś wiara pochodzi faktycznie od Pana Boga, została przekazana przez Pana Boga, że Kościół został stworzony przez samego Boga, no to musi on być wyposażony w ten sposób, żeby był w stanie przekazywać nam tą prawdę, która jest potrzebna do zbawienia. Jeśli nie ma jedności wyznania wiary w jakiejś religii, no to pokazuje to, że jest tam chaos i to jest od razu falsyfikujące. Aby utrzymać taką jedność wiary, potrzebna jest również jedność władzy. I to wydaje się być oczywiste, to znaczy jeśli nie ma ostatniej instancji, do której można się odwołać i która odpowiada na jakieś pytania, kontrowersje, no to wtedy bardzo łatwo, bardzo szybko dojdzie do niejasności albo do jakichś bardzo dużych konfliktów, albo po prostu do odpuszczenia sobie kwestii teologicznych, czy też po prostu właśnie kwestii nauczania. I taką sytuację mamy w kościołach prawosławnych, to znaczy mamy tam do czynienia z takim zupełnym zlekceważeniem teologii, brak tej ostatniej instancji, do której można apelować, poróżnienie między sobą różnych patriarchatów wschodnich, schizmatyckich patriarchatów wschodnich sprawia, że nie ma tam żadnej jedności ani władzy, ani wiary. To znaczy odwołują się wprawdzie wszyscy do mniej więcej tej samej tradycji, ale w praktyce później bardzo łatwo może dojść do takich różnic, albo do odpuszczenia sobie w ogóle zadawania teologicznych pytań, bo nie ma kto ich ostatecznie rozstrzygnąć. Takim ciekawym przykładem, powiedzmy, że takiej degrengolady, takiego rozluźnienia teologicznego jest bardzo często podnoszona przez nich również kwestia czyśćca. Prawosławni twierdzą, że czyściec to taka katolicka herezja. Natomiast jednocześnie modlą się za zmarłych i to modlą się stosunkowo dużo. Nie ma żadnego sensu, jeśli nie ma takiego miejsca oczyszczenia, jeśli nie ma czegoś takiego jak czyściec. Natomiast taka ateologiczna, a rozumowa, schizmatycka cerkiew wschodnia jakby nie widzi problemu
I myślę, że tutaj gdyby właśnie była jedna władza, najwyższa instancja, która by czuwała nad przekazywaniem wiary, to musiałaby na to zwrócić uwagę, że jest tutaj niekonsekwencja i musiałaby tutaj podjąć jakąś decyzję. Albo już się nie modlimy za zmarłych, albo uznajemy, że jest takie miejsce oczyszczenia, z którego możemy te dusze wyciągnąć, których oczyszczenie możemy naszymi modlitwami przyspieszyć. Natomiast brak takiej jedności władzy sprawia, że to wszystko gdzieś tam się rozchodzi. Pojedynczy patriarcha nie ma prawa, nie ma władzy, żeby decydować, żeby określać, co należy do objawienia, co nie należy do objawienia. Zebranie wszystkich takich patriarchów jest praktycznie niemożliwe, bo wszyscy oni są poróżnieni między sobą, czy w dużej mierze są poróżnieni między sobą, a więc taka degrengolada sobie trwa. Mamy absolutną sprzeczność z ich własną wielowiekową tradycją, sprzeczność ich nauki z ich własną wielowiekową tradycją. Samo to jest falsyfikujące i pokazuje, że na pewno nie jest to prawdziwy Kościół Chrystusowy. Zwracam również uwagę na brak, jeśli chodzi o powszechność Kościoła wierzą, w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Schizmatyckim cerkwiom wschodnim brakuje ewidentnie tej powszechności, wprawdzie nie w jej zasadniczym aspekcie, czyli w tym, że zasadniczo te kościoły, te cerkwie są otwarte na wszystkich, zasadniczo mogą przyjąć wszystkich, natomiast brakuje im pewnego drugorzędnego aspektu powszechności, czyli apostolskości, w tym sensie misji, ducha misjonarskiego. Kościoły, schizmatyckie kościoły wschodnie praktycznie w ogóle nie prowadzą misji, praktycznie nigdy jej nie prowadziły. Jedyne akcje w cudzysłowie misjonarskie, jakie faktycznie były na dużą skalę prowadzone, to były akcje prowadzone przez schizmatyckie władze, w zasadzie świeckie, po rozbiorach Rzeczpospolitej, kiedy to carska Rosja zmuszała siłą, przemocą unitów, czyli katolików, którzy obrządku wschodniego, zmuszała ich przemocą do porzucenia wiary, do przejścia na schizmę. Jeśli to chcemy nazywać misją, no to tego rodzaju misje w cudzysłowie były zmuszanie siłą wiernych do wejścia w schizmę. Natomiast prawdziwego ducha misjonarskiego te kościoły nigdy nie rozwinęły. Nigdy nie było misji w Azji, nigdy nie było misji w Afryce, nigdy nie było misji w Ameryce Południowej czy Północnej, a nawet jakby wśród najbliższych sąsiadów, najbliższych ludów prawdziwej misji nie było. Tego ducha misjonarskiego ewidentnie tym cerkwiom wschodnim zawsze brakowało. Nie mówimy tutaj o chwilowym kryzysie, nawet trwającym 50-100 lat, tylko o po prostu zasadzie. Tak? Tam po prostu tego na przestrzeni dziejów nie było i jest to bardzo poważny brak, który wskazuje na to, że nie jest to ten jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, o którym mówimy. Tutaj zwrócę jeszcze na to uwagę, że ktoś może zarzucić, ale przecież teraz Kościół katolicki też nie ma tego ducha misyjnego i ta jedność też jest rozbita. Oczywiście, że i w Kościele katolickim mamy takie epizody, kiedy to czy inne znamie staje się mniej widoczne. Ale to, że ono się zaciemnia na jakiś tam czas, nawet jak to jest 50 czy 100 lat, to nie znaczy, że go nie ma. Ono później rozbłyśnie znowu z normalnym swoim światłem, normalną swoją jasnością i to, że takie Kościół w takie kryzysy wpada, wcale nie pozbawia go tych znamion. To znaczy, jeśli spojrzymy na Kościół jako całość, na jego historię, to widać te znamiona bardzo wyraźnie, choć widać, że właśnie epizodami Kościół wpada w takie kryzysy, kiedy stają się one mniej widoczne. Natomiast nie należy tutaj tego od razu wyolbrzymiać. O, jest kryzys, no to już na pewno koniec i tak dalej. Kryzys jest, kryzysy były, Kościół z nich wychodził i wspominałem o tym ostatnio wykazaniu, które ukazało się w poniedziałek na naszym kanale, że w wieku XIV wielka schizma na Zachodzie, trzech w cudzysłowie papieży, nie wiadomo, który jest prawdziwy, który nie jest prawdziwy. Mistycy i święci popierają i jednych, i drugich, i jednego, i drugiego z tych w cudzysłowie papieży. Nie wiadomo zupełnie, co się dzieje. Ta jedność wydaje się być całkowicie utracona. Jednak mija kilkadziesiąt lat i udaje się ją przywrócić i papież dalej pełni swoją funkcję jako właśnie ten najwyższy urząd, ta najwyższa władza, która ma pilnować tego przekazywania władzy. I tak samo będzie również i przy tym naszym kryzysie. Kryzys minie i znowu będzie to czytelne, czy to znamie jedności Kościoła będzie bardzo wyraźnie widoczne.
Pozostaje do omówienia bardzo istotna i poruszająca, jak się wydaje, kwestia filioque, czyli tego, czy Duch Święty pochodzi od Ojca, czy od Ojca i Syna. Jak dobrze wiemy, mam nadzieję, w naszym wyznaniu wiary mówimy, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. To jest słynna kwestia filioque. Z kolei schizmatyckie kościoły wschodnie uważają, że to filioque to jest praktycznie już herezja. Czy jest jakiekolwiek uprawnienie, czy w jakikolwiek sposób jest to uzasadnione, aby tak twierdzić? Oczywiście nie. Dlaczego? No już pokazuję. Znowu będę się posiłkował naszym dikantem i jego dogmatyką. On tutaj w paragrafie 19 przytacza tezę. Duch Święty pochodzi również od Syna. I podaje jako pewność teologiczną de fide, czyli jest to dogmat wiary. Najpierw jakby tło historyczne. Po raz pierwszy w credo zaczęto dodawać filioque, czyli właśnie, że Duch Święty pochodzi również od Syna. W wieku VI, mniej więcej około roku 510, pojawiają się pierwsze ślady właśnie zapisanego credo w ten sposób w Hiszpanii. Później, gdy dochodzi do takiego, powiedzmy, zetknięcia wschodu z zachodem i wschód słyszy o tym właśnie tej zmianie w credo, dodaniu tego filioque o i Syna, od Ojca i Syna pochodzi, oskarżają o herezję tychże mnichów, natomiast oni apelują do papieża. Papież wtedy pisze, odpowiada, że oczywiście nie jest to żadna herezja, jest to prawowierne, natomiast nie należy tego dodawać do credo, bo po co coś dodawać do credo. Natomiast ci mnisi, twardogłowi mnisi, pozostają przy swoim zwyczaju i dalej tak śpiewają credo. I ostatecznie ten zwyczaj na zachodzie się faktycznie udaje mu się przeforsować. To znaczy ten zwyczaj zostaje przyjęty coraz bardziej powszechnie, także w roku 1014 już nawet Rzym przyjmuje to filioque do swojego credo. No i później oczywiście jest to używane właśnie przez kościoły wschodnie jako zarzut, a tutaj kościół zachodni zmienił credo, a więc dopuścił się herezji. Oczywiście herezji się nie dopuścił, rzecz była powszechnie akceptowana i na wschodzie, i na zachodzie, pomimo tych pewnych kontrowersji. Najpierw spojrzymy na to, co mamy w Piśmie Świętym. Duch Święty oczywiście jest nazwany Duchem Ojca. Jest jednak dokładnie tak samo nazwany Duchem Syna. Chociażby w Dziejach Apostolskich 16:7, w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian 8:9. To jest Duch Syna, Duch Ojca i Duch Syna. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że Syn Boży jest Synem Ducha. Tak widzimy, że ta zależność pojawia się w Piśmie Świętym tylko w tą stronę. Co więcej, tak jak Ojciec posyła Ducha Świętego, tak też Syn posyła Ducha Świętego. To, że Ojciec posyła Ducha Świętego, to myślę, że nikogo nie dziwi. Ale to, że Syn posyła Ducha Świętego, to już zdecydowanie na coś wskazuje. Mamy to chociażby w Ewangelii według świętego Łukasza 24:49. Et ego mito promissum patris mei in vos, a ja poślę tego obiecanego od Ojca mojego do was. A ja poślę, tak? Syn, który może go posłać. Duch Święty, również jak tutaj zaznacza Dikam, tutaj cały czas korzystam z tejże dogmatyki, Duch Święty słyszy i otrzymuje wszelką prawdę, którą nam ogłosi od Syna. To jest Ewangelia według świętego Jana 16:13-15, znaczy rozdział 16, wersety od 13 do 15. Cum autem venerit ille spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem, non enim loquetur asemet ipso, sed quecumque audiet loquetur, et que ventura sunt annunciabit vobis, ille me clarificabit quia de meo accipiet et annunciabit vobis. A więc, gdy nadejdzie ten Duch Prawdy, On was nauczy wszelkiej prawdy. To jest moje własne tłumaczenie, także proszę się tutaj za bardzo nim nie sugerować, ale jeśli chodzi o treść, to no myślę, że wiernie oddaję to, co mamy tutaj napisane. Nie będzie mówił od siebie, ale co usłyszy, opowie i objawi wam to, co ma nadejść. On mnie wywyższy, klarifikabit, bo On z mego weźmie i wam ogłosi. On z mego weźmie
i wam ogłosi. Rozumiemy, że mówimy tutaj o samej Trójcy Przenajświętszej. Tutaj jakby no, każde słowo ma znaczenie, to znaczy gdy ten Duch Święty jest mowa o tym, że On jest posłany przez Syna, że On weźmie to, co jest Jego i to uczniom ogłosi. To jak najbardziej wskazuje właśnie na takie pochodzenie, na pochodzenie od Ojca i Syna, co wydaje się być również zupełnie logiczne, że gdy już Ojciec zrodził Syna, to następnie nie może Duch Święty pochodzić już tylko od samego Ojca, że wtedy Trójca Święta, która przecież jest tak głęboko zjednoczona, że Ojciec i Syn będą razem tchnęli tego Ducha Świętego. Ciekawe jest też rozważanie, jeśli chodzi o tradycję tutaj u Dicamba. Oczywiście ojcowie Kościoła nie mają z tym żadnych problemów i nieustannie się to pojawia, tutaj chociażby Tertulian, ale ciekawi są ci ojcowie wschodni, czyli na przykład święty Atanazy, który potwierdza, że wszystko, co Duch ma, to otrzymał od Słowa. Wszystko, co Duch ma, otrzymał od Słowa. Rozumiemy, co to oznacza w głębinie Trójcy Przenajświętszej. Wszystko, co ma, to otrzymał od Słowa. Tutaj Dicamb przytacza również cytaty Epifaniusza, Grzegorza z Nazianzu i tak dalej, Grzegorza z Nysy i tak dalej. Jeśli chodzi o magisterium, to warto tutaj przytoczyć wyznanie wiary świętego Atanazego. Ono wprawdzie nie pochodzi od samego Atanazego, natomiast jest równie stare jak sam święty Atanazy. Pochodzi najwyraźniej z zachodu, ale było przyjęte zarówno na wschodzie i na zachodzie. I tam również mamy jasno potwierdzone, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. To z kolei jest Denzinger. Spiritus Sanctus a Patre et Filio non factus nec creatus nec genitus sed procedens. Duch Święty od Ojca i Syna, nie stworzony, nie uczyniony, powiedzmy, nie stworzony, ale pochodzący. Od Ojca i Syna, nie stworzony, nie uczyniony, ale pochodzący. Wyznanie wiary świętego Atanazego z wieku IV, najwyżej V, powszechnie przyjęte w Kościele powszechnym zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Również inne miejsce, jeśli chodzi o magisterium Kościoła, to jest IV Sobór Laterański. Pater annullo, filius a patre solo, ac spiritus sanctus pariter ab utrope. Ojciec od nikogo, Syn tylko od Ojca, a Duch Święty w takim samym stopniu od obu, można powiedzieć, pochodzący, bez początku, wieczny, bez końca. To był IV Sobór Laterański. Więc ta prawda wiary była wierzona w zasadzie w Kościele od zawsze i na wschodzie, i na zachodzie. Natomiast w momencie schizmy, no oczywiście każdy pretekst jest mile widziany po to, żeby zarzucić drugiej stronie jakąś herezję i tak to zostało użyte, ta zmiana w credo została użyta jako taki pretekst do zarzucenia herezji. Natomiast jest to prawda wiary powszechnie akceptowana i pomimo tego, że mogła wzbudzić jakieś kontrowersje, znowu ci greccy mnisi, którzy tam się zgorszyli, oni się zgorszyli tym, że zostało to wprowadzone do credo. Tak? To jest dla Greków, dla Kościoła Wschodniego, to zawsze jest czymś strasznym, jak gdzieś ktoś ingeruje w coś. Tak? Tutaj ta ingerencja w credo była w jakiś sposób gorsząca, natomiast sama prawda wiary jest przez ojców Kościoła, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, powszechnie przyjęta, powszechnie akceptowane wyznanie wiary, wyznanie świętego Atanazego, tak zwane wyznanie świętego Atanazego, również to potwierdza. Samo Pismo Święte to ewidentnie potwierdza, natomiast tak jak wspomniałem, podstawowym powodem, dla którego schizmatyckie kościoły wschodnie to odrzucają, jest po prostu potrzeba uzasadnienia swojej schizmy również jakimiś powodami teologicznymi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.